I akcja! Hej kochani, z tej strony ja, Oliwia, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest taki vlog odzieżowy. W tamtym filmiku powiedziałam wam, że byłam w manufakturze, żeby wykorzystać moje karty podarunkowe do Zary. I powiem wam, że tyle mi się ciuchów podobało, że Boże jedyny. Ale musiałam wybrać tyle rzeczy, żeby filmik nie był za długi i żeby nie był za krótki. Także mam tutaj w torbie, jak tutaj mnie widzicie, hej, 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 mam tutaj w torbie ciuchy i zaraz je wam pokażę, ale zanim to zrobimy, to chciałam wam powiedzieć, że od 23 lutego do kin, chciałam powiedzieć do film, do kin trafił nowy animowany film pod tytułem Jaskiniowiec. Monolith Films przedstawia. Czas na polowanie! Trochę wcześniej, nie sądzisz? W epoce kamienia. Okej, dziedy w dłonie. O, jakie kujące! Panowie, uciszcie się. I Rabbit Action oraz Monolith Films wysłało do mnie taką słodziutką paczuszkę, a najlepszą rzeczą, która najbardziej mi się spodobała, jest właśnie ta oto malutka, niepozorna maskoteczka. To jest zwykła maskotka, nic nie robi, aż mnie łapie ramieniem. I jest to właśnie główny bohater, czyli Jaskiniowiec. Powiem wam, że ta maskotka jest taka śmieszna i taka fajna, po prostu dziękuję bardzo. Taka milusia, głowę ma, znaczy włosy ma takie milusie, że wow, ale nie zajmujemy się maskotką, tylko przechodzimy do ciuchów. Aha, dobra, sorry, że tak przedłużam, ale chciałam wam jeszcze powiedzieć, że ostatnio zaczęłam oglądać serial, który był już dawno dosyć modny, ale ja dopiero teraz postanowiłam zacząć oglądać. Otóż jest to serial pod tytułem Stranger Things. Something that he shouldn't have. I powiem wam, że mnie tak pochłonął, obejrzałam dopiero 3 odcinki, a jestem tak wciągnięta, że naprawdę nie ma słów. Ten serial wciąga mnie totalnie, zajmuje mi prawie cały wolny czas. I myślę tylko o tym, kiedy obejrzeć kolejny odcinek. A tak by the way, jeżeli chodzi o Stranger Things, to chciałam wam pokazać obrazek, który ostatnio zrobiłam. Jest to taki alfabet podświetlany, znaczy nie podświetlany, tylko alfabet z lampkami. I jakbyście nie wiedzieli, o co chodzi, to obejrzcie koniecznie odcinek 3 sezonu pierwszego. I chodzi o to, że matka Willa, czyli tego chłopca, co zginął na początku, tak jakby Will się z nią porozumiewał przez lampki i światła, więc ona napisała alfabet i pytała się Willa różne rzeczy, a on jej odpowiadał. I na przykład najbardziej taką horrorową, nie wiem czy można tak nazwać, horrorową sceną jest to, jak ta matka się pyta, co mam robić, Will, gdzie mam cię szukać, co mam robić, a on jej odpowiada run, czyli uciekaj, i wtedy ten potwór wynurza się z tej ściany. To było takie przerażające, ale też fascynujące. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak zrobić 3 dekoracje do pokoju właśnie o tematyce Stranger Things, to powiedzmy, że ma być 5000 łapek w górę. Ciekawe, czy podoba się wyzwaniu. Jeżeli chcecie taki filmik, to dajcie łapkę w górę i ja pomyślę, co z tym zrobić. Także przechodzimy do ciuchów, bo nie chcę przedłużać. Okej, mam tutaj wielką torbę. Teraz będziemy wyjmować rzeczy. Ja tak naprawdę nie widzę, co tam jest. Okej, może to. Okej, dobra. Już wiem, co to jest.
To jest bluza z napisem Karolina USA i ona była za 60 zł. Niestety jak ja byłam w Zarze, to nie było wyprzedaży, więc smuteczek. Ale tak mi się spodobała, że postanowiłam ją wziąć. Jest to taka zwyczajna granatowa bluza, nie ma żadnych charakterystycznych cech. Oprócz tego, że ma postrzępione końce rękawów i tak jakby dół bluzy jest postrzępiony, więc to jest naprawdę bardzo fajny dodatek. Napis jest biały, bluza jest granatowa i jeszcze co do napisu, to ten napis jest tak jakby wypukły, czy coś w tym stylu. Nie wiem jak to powiedzieć, ale właśnie chyba mogę to stwierdzić jako wypukły napis. No jest naprawdę bardzo, bardzo ładna, prosta, ale śliczna. Jeżeli Wam się podoba, to możecie w komentarzu napisać za każdym razem 1, 2, 3, 4, 5, w zależności od tego, jakie ciuchy będę wyjmowała, to Wy mi piszcie od skali od 1 do 5 w komentarzach, jeżeli chcecie mi powiedzieć, jak Wam się podoba. Ok, kolejnym ciuchem będzie... O, już czuję, że jakiś sweter. Ok, dobra. Ten sweter mi się tak bardzo spodobał, że po prostu skradł moje serce od pierwszego wejrzenia. I powiem Wam, że nie było mojego rozmiaru, tak jakby o rozmiar większy. I spytaliśmy się pani, czy jest po prostu mój rozmiar. I okazało się, że na zapleczu był jedyny. Tak ta bluza, sweter wygląda. Jest cały taki zielony, taki ciemny zielony. I tutaj na lewym ramieniu ma taką przepiękną, kwiecistą kokardkę. Wygląda naprawdę cudownie. Może nie wygląda ładnie tak sam, ale jak już jest na, tak jakby na modelu, nie wiem jak to można powiedzieć, jak już jest na modelu, niech będzie, to wygląda naprawdę fantastycznie. I ta bluza kosztowała 90 zł, 89,90. Tak się prezentuje. Co ja mam z tymi bluzami? Dopiero teraz mi przyszło do głowy, że mówię na to bluzę. Sweter, przepraszam Was kochani, jest to po prostu taki gruby sweter na zimne wieczorki, tak ubrać i na przykład pooglądać Stranger Things. Idealnie, po prostu wow. Tych ciuchów jeszcze nie nosiłam, więc nie mogę Wam powiedzieć, jak się sprawdzają normalnie w klimacie naszym polskim, ale tak się prezentuje. Wiecie, że to było bez sensu? Nie mogę powiedzieć nic o tej, nic o tym swetrze, bo go nie nosiłam. Nie nosiłam go, więc nie mogę nic stwierdzić, że wiecie, klimat polski. Co ja w ogóle gadam? Nie wiem. W każdym razie sweter podoba mi się naprawdę mega, mega, mega i jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Także przechodzimy do kolejnego ciuszka. Losujemy. Kolejny sweter. I co to jest za sweter? Co to jest, proszę Państwa? Jest to sweter dwukolorowy, żółto chciałam powiedzieć, biało-granatowy i jest to sweter podobny do tamtego, właśnie też taki bardzo cieplutki, tylko że nie ma a nie, on też nie miał postrzępionych, no tak, tylko że na dole ma takie jakby zygzaczki, to mi się bardzo spodobało i ja wzięłam akurat te bluzy i w ogóle te swetry takie jakby... Nie to, że większe, tylko one są oversize'owe na mnie. Więc to tak ślicznie wygląda, wiecie, takie tumbler. Ja w ogóle tego nie rozumiem. Niektóre dziewczyny robią tak. I są cute, a niektóre robią tak. No właśnie, i nie są cute. I ja tak nie potrafię zrobić, bo ja brzydko wyglądam. No, w każdym razie ten sweterek jest bardzo cieplutki, jak go przymierzałam. No jest bardzo, bardzo ładny, bardzo wygodny, bardzo taki jakby luźny, więc jest naprawdę śliczny i kosztował 69,90. Wszystkie ceny będą się tak gdzieś wahały w tym stopniu. No, tak wygląda w paseczki granatowo-biały. Naprawdę bardzo, bardzo ładny sweterek. Kolejna rzecz, nie widzę, nie widzę. Uwaga. Okej, wiem co to jest. To jest bluza, która jest bardzo minimalistyczna. Jest ona taka biała z napisem Good Luck.
I na dole ma takie podwinięte końcóweczki. W środku jest taka z meszku, taka bardzo milutka. I jest cała biała. Jest z kapturem, takim bardzo fajnym. No właśnie, napis Good Luck, zielony. I ta bluza mi się tak mega spodobała, nie wiem dlaczego, bo w sumie ja takiego typu ubrań nie noszę, natomiast tak mi się spodobała, że masakra. Tak wygląda. Z tyłu po prostu jest cała biała. Jest taka bardziej przykrótka na mnie, chodzi o brzuch. I to właśnie tak ładnie wygląda. Po prostu. Zobaczyłam tą bluzę na, tak jakby na stoisku, na wystawie i tak pomyślałam, dziwna ta bluza, ale coś w niej jest. I tak właśnie ją kupiłam. Znaczy, dlatego ją kupiłam. Jeszcze raz, tak się prezentuje. No i co? Przechodzimy do ostatniej rzeczy. I uwaga, 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 jest to... Nie jest to ciuch, ale jest to rzecz, która jest po prostu fenomenalna. O Boże, jesteście gotowi? Dobra, ja tylko schowam to wszystko, żebyście widzieli. 3, 4. To jest plecak i on jest taki kozacki. Boże! Zaraz wam wszystko zaprezentuję. Więc, jest to taki plecaczek, potworek, taki piękny, różowy. I nie wiem w sumie, czy nie wiem jak określić ten róż. Natomiast to nie jest taki pudrowy różowy, tylko to w sumie to jest pudrowy różowy, taki przybrudzony pudrowy różowy. I powiem wam, że do tej białej bluzy ten plecak tak pasuje. Na jakieś wycieczki czy coś w tym stylu jest po prostu idealny. I zobaczcie, co jest w nim fajnego. To, że ogólnie jest potworkiem, takim malutkim potworkiem, to jeszcze ma hololapy, ma łapy na magnes. Te łapki takie otwierane na kieszonce, takie o. Chwila, to one są na magnes. To jeszcze ma swoje dziecko, które wygląda tak. I to dziecko jest brązowe. Ma takie dziwne oczy, takie jakby chciał mnie zabić. Ale pomijając ten fakt, ma również holo łapki, co jest naprawdę mega cute. Ma fajną niebieską grzywę. Oczywiście cały czas mówimy o tym Bobasie. No i tak się prezentuje z dzieckiem w brzuchu. Łapki są po prostu cudowne. W środku nie ma żadnych kieszeni. Po prostu jest taki. Boże, chyba mi kłak z tego plecaka wpadł. O kurde. Aż się popłakała. Shelki ma takie jakby białe, czy coś w tym stylu, takie białawe. A kosztował 35,90. I uwaga, z przeceną minus 60%. Kosztował 89,90, a teraz kosztuje 35,90. I wypatrzyłam go na dziale z akcesoriami typu skarpetki, czapki, szaliki, nie wiem, bielizna. No, wypatrzyłam go tam. Był schowany, po prostu tak przykryty, jakby ktoś na szybko go chował. Był właśnie przykryty różnymi czapkami i moja mama tak naprawdę go wypatrzyła, także mamuś, bardzo ci dziękuję, bo tak mi się ten plecak podoba, że wow. A teraz szybki shot na miniaturkę. Drugi shot. Dzięki. Okej, to były wszystkie rzeczy, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Nie był co prawda mega długi, ale postarałam się, żeby tych rzeczy troszeczkę nazgromadzić. Oczywiście, jeżeli wam się podobało, to łapki w górę, jeżeli nie, to łapki w dół. Subskrybujcie, komentujcie, róbcie co chcecie. A ja jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście uda wam się wbić te 5000 łapek w górę, jeżeli chcecie 3 pomysły na dekorację pokoju w stylu Stranger Things. Do zobaczenia, pa pa! Aha, zdradzę wam, że kolejny odcinek będzie o slajmach.
więcej wam nie powiem. Pa! Holding close, holding tight, let the moon slowly take over all night. The sky's never been clearer than now. Little lights float around, a million fireflies that never touch the ground. I see your pretty eyes light up as they fly away, heading towards town. I've seen a thousand suns, too many pretty sights have crossed my way. But you'll always be beautiful, a little boy, a little girl, playing love games in the middle of it all. A little kiss, a little touch. Good, good. It was good. Patrzcie, to jest takie ładne. I wiecie o tym, że ja nawet zrobiłam te lampki, tak jak było w filmie, że w sensie kolory. Ja i mój potworek was żegnamy. Pa, pa. Zgubiłeś dziecko, wiesz?